szczęść Boże. Totalitaryzm się zaczyna w Polsce organizować i to mnie boli. Przeciwbólowego coś pani musi wziąć, jak panią tak boli. Czternastki cię w dupę wsadzą. Masz tak? Więcej czternastek albo wziąć i przekazać na biednych dzieci na przykład i nie będzie problemu. Prezes Polski, tak jest. Kaczora, maczeczka, siemasz. Do zobaczenia. A ja go kocham. Kochany mój najmilszy. Czy Polska po... Oj, oj, oj. Piękne, to po prostu coś przepięknego, naprawdę, kurka wodna, no poezja po prostu, poezja, dziadowski burak został tak skarcony. O. Czy byłem kiedyś na masażu erotycznym, co cię to interesuje? Zapytanie. Prośba do autora tego kanału. Nie chcę tego oglądać. Przestań się narzucać i usuń mnie z tego kanału, z tego czatu. Jakiś niedorobiony jesteś, czy co? Naciśnij krzyżyk po prawej stronie w przeglądarce i już cię nie ma na tym czacie. No na blisko, na blisko. Przepraszamy, Cyberpunk 2077 wypłaszczył się. Czy w użyciu u mnie są jeszcze... Tego w ogóle nie piję. W zeszłym roku chyba nie piłem ani razu takiego czegoś, ale skoro kupiłem, no to nie może się zmarnować. Ale wróżby za 5 zł już były. A czego ty się spodziewałeś za 5 zł? Powiedziałem, że będzie dobrze, a jak nie będzie dobrze, to będzie źle. I to jest taka wróżba. Kurka, ten myślał, że zda piątkę i mu tutaj świetlaną przyszłość u boku pięknej, powabnej niewiasty będę wróżył. No nie, panie. Jestem Marek Łowca, szparek 5 zł. Jest. Jest babka. Śpi, dziecinko, śpi. Pistolet z tłumikiem by się przydał. 2000, dobrej 2000. Ale ponieważ to była bitwa na dziewiątkach, to drugi raz nie może wyrzucić na dziewiątki, więc można bezstresowo odpalić kolejną bitwę. Kurka, no, jakie było Inspektor Gadżet Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim wpłaca 5 zł. Halak, czy ta stodoła za twoim domem jest twoja? Po lewej stronie masz też staw i też jest twój? Czy konie i kaczki, które tam łażą, też są twoje? Uśmiechnięta buźka. Kurka, z którego roku ty ten widok satelitarny wziąłeś sprzed 10 lat? Tak, stodoła jest moja. Staw nie jest mój.
Kurde. Specjalnie tak jest zrobione, żeby wykupować za punkty? Kurde, rozgryzłeś. A czy już nie ma tej stodoły, już się zawaliła w pi... Wiadomo. Pisze, która to jest bitwa? Pisał? Typ po przedpracy 5 zł. Dzień dobry, jaka pozycja seksualna poleciłby pan grubasowi, czyli mi, wschod studentka z kierunku medycznego, jakaś byś wybrał? Pozycja seksualistyczna dla grubasa to jest, wiesz, Renia Rączkowska, to jest, jak jesteś grubasem, to jedynie taką możesz mieć pozycję seksualistyczną. Dobra. Kolega to przysłał. Za młody byłem bardzo chudy. 5 zł, halak, dawaj streamy na żywo, jak pakujesz żelastwo na siłowni. A po co miałbym takie rzeczy robić? Co ty gadasz? Uwaga, uwaga, jedzie pierwszy, kolega Dredd i skoczył bardzo, jedzie, jedzie, o, trochę poleciał, następny ten, bliżej, następny, o. Karolek, 5 zł, dobra robota, trzymaj tak dalej. Dzięki, panie Karolek. Ło kurka. Chyba zajarzyli, że kto pierwszy, ten lepszy. Kurde, jedzie tu, jakie wygibasy. No, na razie nikt jakoś tak... A te... Co ty, kurka, co ty zrobiłeś? Nie liczy się na pewno. Już ja widziałem, co to było. Jeszcze się patrzy, kurka wodna. Który z nich wygra? No, połowy życia już nie ma, czyli ktoś go tu przydusił. Uwaga, jadą, jadą. O! I tym sposobem konkurencję wygrywa kolega Maciek. 173. No teraz to go dopadną. 30 hapsa mu zostało. No, trochę ich wykręcił, ale już się zbliżają. O! Dobra. Zobaczymy. Kolega Maciej, oczywiście nagroda za wygranie. Szczerze, strasznie do dupy. Ale co do dupy jest? Od swojego dostałeś po dupie? No. Życie, panie. Idealna mapa na ten tryb. Uwaga, więc wygrał konkurencję ze sędzia. Jesteś mi winny nagrodę. To jest bardzo dobry pomysł. Ja będę organizował zabawy i ten, kto wygra, będzie mi kupował nagrodę. Halak, podoba mi się to. Chciałbym zapytać o pewną ważną sprawę 5 zł. No. To istotnie pytanie brzmi, jak często wyjmujesz paproch z pępka? Raz w miesiącu, raz w tygodniu czy codziennie? Raz na 5 lat. Mam ustawione i jak dzwon wielki bije, to wtedy zawsze raz na 5 lat. Co 5 lat, czyli w 2020, później w 2025, a później to już pewnie nie dożyję, więc tak to mniej więcej wygląda. Teraz będzie polowanie na szczura. Także zmieniam mapkę. A Petor go zabił, okej. Okay. Ale jak się dowiedzieć, kogo strzelcą zabił?
siema halak, jeśli ten paproch wyjmujesz z pępka raz na 5 lat 5 zł, to przez te 5 lat spokojnie jakaś perła może się wytwarzać i nawet może być całkiem sporo warta. Kolega Bulbazur 7 został zniszczony przez kolegę Strzelsona. Dalej, cały czas jeździć po mapce, cały czas przed siebie. Kamil Otton 5 zł, czy ten paproch z pępka, który będzie wyciągamy w 2025 roku, będzie na sprzedaż? Jeśli tak, rezerwuję, pozdrawiam. Kurka, wy jesteście obrzydliwi, no. Tak, kolego, jestem z Aleksandrowa Kujawskiego. Dzięki za piątkę. Dzięki serdeczne. Kamil Otton 5 zł. Fagata ma na owbieliznę na sprzedaż. Czy u pana też będzie taka możliwość zakupu? Pozdrawiam z dystansem, uśmiechnięta Buźka. Jak pogadam z tą Fagatą i mi da, to będzie na sprzedaż jak najbardziej. Fagata to taka dziewczyna młoda, taka dupiata, tak? Jeżeli dobrze kojarzę. To wiem, to widziałem tą dziewczynę u Wojewódzkiego chyba. Wypłaty nie widziałeś od 76? Panie, w 76 cię nie było na tym, na świecie. O, uwaga, uwaga. CS zbliża się na ten kornet. Tylko wy sami się nie pozabijajcie w tych dużych czołgach. Zostało 4-5. Kurde. Oj, chyba tutaj nie przeżyję teraz. A jednak im uciekł. Kurczę. Ło, co to było? Dobra, 4 zostało. Żona ci powiedziała, że cię nie kocha? No, przykro słyszeć. Może po wypłacie zmieni zdanie. Chcesz wygrać golda? No, wiesz. Różne rzeczy różni ludzie chcą, ale to później różnie wychodzi, nie? Także, moi drodzy, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jeżeli ktoś nie brał udziału w tej zabawie... Przez chwilę mogłaś mnie wykorzystać, kurka. Drugi. Czyżby tutaj się ktoś schował i myślał, że ja tu nie wjadę? Którzy zmieniają pozycję? Co ty gadasz? Ślepota? Co ślepota? Był gdzieś? Tu gdzieś był? Kurka, co jest, dingnął czy co? Wielką strefę.
Możesz podziękować tutaj czatowi. Jesteś. Tak, to ty. Dobra. O! Co to? LUNA 19 historia z emotek, robiłam ją jedne H. Piotr mężczyzna detektyw o przydomku mówiąca głowa idzie w słońce za chmurką, bo rozgrzana twarz powoduje krople potu. Nagle słońce za chmurką wychodzi zza chmura. Nadąsana twarz Piotra powoduje, że krople potu parują. 5 złotych, Piotr biegnący mężczyzna idzie pod drzewo liściaste i pokazuje salut wolkański oraz środkowy palec. Słońce, zagniewana twarz z rogami widzą go pokazał Piotr mężczyzna detektyw zsyła chmura z piorunem i deszczem i wysokie napięcie trafia w drzewo liściaste. Piotr mężczyzna detektyw ma szalona twarz, daje kciuk w dół dla słońce, zagniewana twarz z rogami. Piotr mężczyzna detektyw i jego rodzina kobieta i chłopiec żyli. Piękna opowieść. Przepiękna opowieść. Czytała Krystyna Czubówna.